Witajcie przy kolejnym queście eventowym. Jest to chyba dobry uczynek. Musicie znaleźć zerwane ogłoszenie. Ono się respi losowo, przynajmniej tak mi się wydaje, bo znalazłem je tutaj, a wcześniej widziałem je gdzieś obok tego domu. No, więc musicie znaleźć sobie tą kartkę sami. Ona pojawia się na tej mapce. Dlatego dobrze mieć jest ten dodatek, bo no, macie tą żółtą kropkę, a nad nią znaczek zapytania. I jak ją znajdziecie, to quest nazywa się Nietypowe zamówienie Teatru Monte Carlo. I idziemy do Eder porozmawiać z Monte Carlo. W Eder Monte Carlo to ten taki dziadek. On jest na koordynatach 33-37, rozmawiamy z nim. Otrzymaliśmy przepustkę do Monte Carlo, jest to klucz, więc możemy sobie tu odłożyć. I teraz idziemy do Nithal, porozmawiać ze strażnikiem. I musimy porozmawiać ze strażnikiem bramy, jednym z tych dwóch. Porozmawiajmy najpierw z nim. I teraz do kapitana Portifixa. On jest w Cytadeli na samym szczycie. Cytadela jest tutaj. Wchodzimy do środka. I schodami w górę. O, i jest kapitan Portifix, jednak nie na samym szczycie, tylko na pierwszym piętrze. I rozmawiamy z nim, pytamy o zarekwirowany transport. Tutaj przepraszamy, żeby go nie rozzłościć. Otrzymałem nakaz wydania tych skrzynek. Zejdź do podziemi Cytadeli, czyli... Nie wiem, może ten quest będzie wyglądał tak jak kiedyś. Był podobny quest, musieliśmy nosić skrzynki i były za ciężkie, dlatego nosiliśmy je ręcznie, bez używania teleportów. Gdzie my mamy zejść? A, wejście do magazynu tutaj. Tak jak dobrze zszedłem, Cytadela przejście i tutaj drzwiami do magazynu. Rozmawiamy z magazynierem Ryszardem. Klikamy na protokół odbioru i podnieś pierwszą skrzynię. No tak, już był podobny quest. Podnieś drugą. O, podnieś trzecią. Nie musimy ich pojedynczo nosić. To muszę sobie w ekwipunku posprzątać. Dobra, musieliśmy podnieść tylko trzy skrzynie. I musimy zanieść je do magazynu teatru teraz. Na zaplecze teatru. Sprawdzę, czy możemy używać teleportu, bo kiedyś było w podobnym questie, że nie możemy. Nie możemy, musimy tam pójść pieszo. Ta droga jest prosta. Idziemy w górę do podgrodzia, potem na nizinę wieśniaków w lewo. I dwie mapki w górę. I gdy jesteśmy już w Eder z tymi skrzyniami, rozmawiamy z Zolo, który przepuści nas dalej. Poszedłem do Ithan po moją maskę Monte Carlo, bo musimy ją mieć, żeby tam wejść. I nie mogłem wrócić teleportem, więc wracałem pieszo i Miecia spotkałem. No i dał wino. No to tak, jak już włączyłem nagrywanie, to musimy mieć tą maskę. Nie wiem, czy możemy tam wejść bez niej. Ją dostajemy z questa na chyba 30 poziom. Jeśli jej nie macie, a robiliście questa, to od Monte Carlo możecie kupić sobie drugą. A czy da się tam inaczej dostać, to zaraz sprawdzę, jak tam dojdę. Wiem, że kiedyś dało się z tego domu, do którego jest doczepiona Lina,
I jakoś można było przez okno po tej linie tam wejść, ale nie wiem, czy da się nadal. I jesteśmy u Zolo. Jeśli mamy założoną maskę, klikamy cokolwiek, chcemy zobaczyć przedstawienie. I teraz idziemy do Teatru Monte Carlo Zaplecze. Mamy ten kluczyk, więc bez problemu wejdziemy. I tu jakiś Franek na nas czeka. Jest Franek, dajemy mu tę skrzynię. I musimy wrócić po resztę skrzyń. Teraz możemy teleportem bez problemu. Ale wracać znowu będziemy musieli pewnie pieszo. W magazynie rozmawiamy z Ryszardem. I bierzemy kolejne skrzynie. 3 to jest limit. To będziemy musieli jeszcze no ze 2 razy przyjść. I biegniemy znowu do teatru z tymi skrzyniami. Oddałem kolejne 3 skrzynie i idziemy po następne do magazynu. Oddałem kolejne skrzynie i idę chyba już po ostatnią albo przedostatnią partię. Dobra, bierzemy ostatnie skrzynie. I wracamy z ostatnimi skrzyniami do Teatru Monte Carlo. I zanosimy ostatnie skrzynie. Otrzymaliśmy mały woreczek ze śniegiem. I musimy poinformować Monte Carlo o dostarczeniu wszystkich skrzynek ze śniegiem. Rozmawiamy z Monte Carlo. I to jest koniec dobrego uczynku. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do innych questów. Cześć!